Siemaneczko, z tej strony Miki. A dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie będzie kolejny odcinek z kamerą na głowie. Dzisiaj słuchajcie sobie, jechałem MF-em, rozsiewałem nawozy, patrzę, słuchajcie, coś się kurzy na polu. Co się kurzy? Ktoś robi. To mówię, przyjdę. Prawdopodobnie Hubi. Nie wiem, trochę mu poprzeszkadzamy. Odwiedzimy go, zobaczymy co on tutaj uprawia. Dowiemy się troszeczkę więcej informacji na ten temat. Tak przejazdem. Miałem kamerę. Mówię, przyjdę i mu troszkę poprzeszkadzam. Wiadomo, lubię przeszkadzać ludziom ogólnie, tak? I jak się domyślacie, no jest to coś takiego nowego na kanale, bo nie nazwę tego z kamerą na głowie. Na pewno nie. Będzie to po prostu taka luźna, oddzielna seria. Piszcie właśnie propozycje na swoje takie tytuły. W ogóle powiem wam, rozsiewany był tu wcześniej nawóz, tak możemy zobaczyć. I co? Poczekamy, aż on sobie do nas dojedzie. I no, muszę już wam taki zaspoilerować, że no naprawdę co jak co, ale piękna, piękna ta renówka ma głosik. No dźwięk tego to jest po prostu marzenie każdego człowieka. Nie no, śmieję się, ale naprawdę mnie się bardzo podoba, jak to ładnie brzmi. Więc no myślę, że warto sobie obejrzeć, nawet nie tyle co posłuchać nas, to posłuchać właśnie dźwięku tutaj tego ciągnika. Widzimy, kto by się zatrzymał. Cześć, witam serdecznie. Co tam ciekawego dzisiaj? Agregatowanie. Agregatowanie na pełne, to ci będę przeszkadzał troszeczkę. Przedstaw się ładnie, publicznie, twoje ty jesteś publicznie, tak. Zaborów nowym. Tak, Hubiego możecie kojarzyć jak najbardziej z moich starszych filmów. Z ostatnich w sumie, jak zdjęcia to robiliśmy, był z nami też. Dużo w ogóle od ciebie ludzi pytało, wiesz? Dużo naprawdę, byłeś sławny na Facebooku. No i tak dzisiaj sobie wbiliśmy do Hubiego do renóweczki. Mianowicie może być trochę problem z dźwiękiem, ale to właśnie dobrze. O, właśnie tak, dobrze, bo to lepiej posłuchać tego niż mojego pierdolenia. Ale powiedzmy troszeczkę, Willis, model pamiętasz? 901, nie wiem, kurwa, jakoś tam. To się potem wyjdzie, się zobaczy. Taka duża czerwona. Taka duża czerwona. Dokładnie. A ile ma to kłacy, ile ma to kłoni napędowych? 100. Ile? 100. Tak kurwa, 100 ma. No 100. A nie więcej? 100. No co ty pierdolisz? No serio, 100. Mi się wydawało, że ale na to ma być lepsze przyjebanie jak tamta większa. Tak, bo ogólnie kiedyś nawet jeszcze na kanale starym jest film, jak chodzi właśnie no dwie renówki, była żółta i czerwona, a tam mój Maseje stoi. Ale ja zawsze myślałem, że ona ma więcej koni. Nie, no ma 100. No ja myślałem, że ona ma 120, 130. Taka masywna się wydaje potężna. No bo taka jest. No bo taka jest. Ale no co jak co, to dźwięk ma dojebany, nie? Dumny kot Golfa dwójki. Dźwięk na pełnej. I co? Kubi sobie dzisiaj uprawia pod buraki. Tak, przed chwilą rozsywaliśmy nawozy, aczkolwiek kapłem, znaczy teraz jest kapłem, że w ogóle mam go obronę sobą w kieszeni. I tak no kurczę, by się to też nagrało, ale teraz właśnie znalazłem i mówię, założę, gdzie ruszymy właśnie z początkiem nowej serii. I co? Co Wilniś powiesz, co będziesz chciał? A mówiłem, właśnie mówiłem. Buraki. Buraki będziesz chciał, o kurwa, no mówiłem no. Mówiłem. I będziesz zadowolony z buraków? Opłaca ci się? Opłaca. A powiedz jeszcze, ilo biegowa jest te 10? 4 do przodu, 4 do tyłu, no i ma tutaj takie terenowe te 4, no to 4 razy 4, 16, tego co pamiętam. Podobno ty. A do tyłu to może też jechać? Tak. A to rewers ma jaki? Mechaniczny, elektryczny, kurwa nie wiem jaki jeszcze może być. Mechaniczny. A no to. Tak mi się przydecydowało, nie no, robię balę głupa oczywiście z ciebie jak zwykle. Ale co? Agregacik 4,20 jak się nie mylę, nie? Taki sam jak twój. Nie, ja mam 3,20.
tu masz chyba 4,20, a tu są chyba te poczty dotkie, takie jak ma ten, na Niemczech. No więc robotę robi bardzo ładnie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jesteś zadowolony z Janówki? Okej. A właśnie, Kubi, tutaj pochwal się, jak tutaj jedziesz z pewnymi utrudnieniami, tak? No, daję radę jakoś, ale trochę boli. Tak, no Kubi miał mały wypadek i... Na nartach. Dokładnie, ale no nie poddaje się i nawet mimo tego, że lekko ma rękę niesprawną, to i tak jedzie w pole na pełnej, nie? Na pełnej zbliżu. Na pełnej Renówce. Proszę ja ciebie bardzo. Podejrzewam, że spalania nawet nie liczysz, nie? Ale ja nie. Nie, no tam pali też jest za dużo. Ja w sumie ja też nic nie liczyłem, ile mi Ferguson pali, więc... Obie Renówki, on głównie Renówki mało palą, nie? Patrz, będzie cofał. Trochę więcej oleju, nie no, żartuję. Oj, dobra. No, no, się śmieje. Gdzieś tu Kubi, zastosowałeś nawożenie organiczne pod porkę przeprowadzoną wcześniej? Tak. Zastosowałem, no to dobrze. To pod buraki pełne... Co? Nawet trochę widać. Nawet trochę widać, tak. Więc tak, było zastosowane nawożenie organiczne. Było fajnie. Śmierdziało trochę, co? Nie. Nie? Nie. Oj, nie. Ty, zatkało ci się, kolego. Tak, no, troszeczkę. Na fazę organiczną. Tak. Teraz musisz cofnąć. A, rewers masz pod tym. Widzę, że idealnie jeszcze jak cofasz, to wajeczkami sobie równasz. Tak. Nie no, śmieję się oczywiście. Ale idzie, pod samą ramę, ale idzie, nie? No, to muszę tak. A no ja wiem, przynajmniej się ładnie porówna i nie będzie potem kolei. Trochę przed... ale poszło dobrze. Trochę się przepchało przez ten tuj, ale już jest dobrze. Jeszcze raz. Ogólnie co? Ogólnie dobrze. Kurze się traci, sucho, nie? Sucho, to widać zresztą tutaj, o. Wszędzie bardzo idzie kurz na pełnej. Niestety nie ma deszczu, chociaż by się deszcz przydał. Aczkolwiek no nie ma deszczu. Ale Renówce to nie przeszkadza, idzie na pełnej. Nawet radia nie potrzeba w sumie, bo się świncy posłucha, nie? Byś jej taki dojebał, taki chromowany tłumnik, to oje, to w ogóle chyba, takie róże chromowane. Gdzieś widziałem takiego Ursusa, to je, fajnie, piękny. To dźwięk bałaczny. Jeszcze raz powtórzę, ale będą mi ludzie pisali, że mogłem się zamknąć i bardziej tutaj dać posłuchać dźwięku, ale no to muszę popierdolić to. Idzie.
że źle zrobił od tego, co chyba. A to już nie ma. To nie wiem, ale tak się śmieje. No to nawet tak palce raz patrzy, ja sam nieraz tak robię, że tak palce mi się patrzy. No to wiadomo, nie? To się boli nieraz. No. Ta kurwa i tak. To by jako ten gąbka jest. Na kanale będzie startowała nowa seria. Na razie jeszcze do końca nie wiem jaki tytuł, więc możecie coś proponować. Będzie coś chodziło takie coś jak jest wjazd na chatę, to będzie wjazd na ciągnik. Nie? Takie tutorele, jak ktoś wie o co chodzi, to wie, więc piszcie takie propozycje. Seria będzie polegała na tym, że będę, nie wiem, odwiedzał znajomych, sąsiadów i po prostu wbijał im do ciągnika i tak jak właśnie tutaj kupiłem.